Tak. To kolejny film o dziwnych rzeczach na YouTube. I wiem, że ostatni był dość niedawno, ale postaram się wam to wkrótce wynagrodzić naprawdę epickimi filmami. A póki co, co miesiąc mam zamiar pokazywać wam tę dziwniejszą stronę internetu, w szczególności póki co YouTube'a. Bo uwierzcie, jest jeszcze wiele niezbadanych i nieodkrytych sfer tej strony. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc z grubej rurki. Oto pełnometrażowy film wykonany w technice animacji 3D. I mam tutaj na myśli taką chamską animację 3D w stylu klasa podstawówki 3D. Komuś rzeczywiście, nieironicznie chciało się animować ponad godzinę i 40 minut materiału. I ten film równie dobrze końcowo wygląda jak coś, co mogłoby skończyć na YouTube Kids. Tak samo nie mam pojęcia, o czym to w ogóle jest. Niby jest to jakaś fabuła, ale film z ograniczeniem wiekowym? Czyli może być ostro. Ale równie dobrze możemy mieć z tym do czynienia przez jakieś 5 sekund w losowej minucie spośród 2 godzin, więc chyba materiał jest głównie bezpieczny. Ten gościu jest z kolei ciekawy i ma ciekawy kanał. Bo tutaj na tym filmie gra sobie na bongosach, ale też chwali się swoją kolekcją kamieni oraz szczegółowo opowiada o swoim życiu. Gdzie my skręciliśmy w złą stronę jako społeczeństwo, że YouTube wciąż nie może być tak prosty jak w 2007. Choć faktycznie gościu tworzy vintage content, ale współcześnie. Cóż, życzę powodzenia. And welcome to the Stallmaster Productions YouTube channel. A tutaj już mamy do czynienia z tak zwaną odklejką, bo jakiś koleś myje się pod prysznicem, więc nie widać jego ciała, tylko głowę. Uwaga, YouTube żółty dolar. I opowiada o tym, jak wszyscy są przeciwko niemu i wszyscy go terroryzowali przez ostatnie ponad 45 lat. I choć ma to potencjał na absurdalny żart, prawda jest taka, że to po prostu smutne, bo koleś wydaje się mieć pewne problemy. I przykre jest to, że nikt mu nie pomaga do momentu, w którym jedyne rozwiązanie, jakie widzi, to publikacja swoich nieocenzurowanych myśli w internecie. Your people have terrorized me since I was a little boy, man. And you better go into court, you mother... Szczerze, czasem brakuje mi już weny na robienie filmów. I nawet z dobrego tematu ciężko mi wyciągnąć coś, co jest godne filmu na ten kanał. Ale za każdym razem, gdy będę się tak ponownie czuł, przypomnę sobie, że istnieje ktoś, kto praktycznie z niczego, z budżetem rzędu 10 dolarów zrobił pełnometrażowy film o superbohaterach. I mam wrażenie, że w tym momencie nie ma już żadnych wymówek. Nie ma barier, gdy masz do dyspozycji kamerę, green screen i kilka ubrań. Next time I see you guys, I'm gonna ask something stronger with me than a stupid sunnyfish, or maybe he won't be drinking a cool-off cup. A propos absurdalnych komedii, albo raczej w tym przypadku dokumentów faktu, oto szczur jedzący arbuza. Nie ma za co. A z dziwniejszych i takich bardziej pogrzanych spraw, oto kanał, który gromadzi materiały wideo prezentujące aresztowania dokonane za pośrednictwem policjantek. To brzmi na jakieś bardzo charakterystyczne upodobanie, na które nie powinno być na tej platformie do końca miejsca, ale no cóż. A z rzeczy, na które na YouTubie powinno być miejsce, oto udokumentowana zdjęciowa historia tego, jak pewien łoś był kiedyś mały, a potem urósł na wskroś. I nie tylko na wskroś, bo łoś se po prostu urósł i tyle. Fajne. Czasem boję się, że swoje live'y, transmisje na żywo robię za rzadko albo że są one za krótkie. Ale przed państwem transmisja, która trwa aż od pandemii w 2020 roku i prezentuje nam Town of Cromwell Meeting, czyli jakieś urzędowe spotkania małego amerykańskiego miasteczka. Szkoda, że tam ciągle jest pusto od jakichś kilkudziesięciu godzin. Shop demaskuje approved this message, bo użytkownik Hellcope dokarmia shopy i robi to wyjątkowo hojnie. Naprawdę fajnie, że we współczesnym świecie istnieje wciąż ktoś, kto troszczy się o dobro innych shopów. He's standing at the bottom of the door looking in, looking inside the house waiting on me. A ten gościu o nic i nikogo się nie troszczy. Nie ma czasu, bo liczy do miliona. Ale nie robi tego jak Mr. Beast, ciurkiem lecz na raty, a dzieli pojedyncze liczby na pojedyncze filmy. Jak już skończą mi się pomysły na materiały na kanał, to wiem, co będę urządzał. One. Urwiesz mi od internetu to uniwersalne, legendarne wręcz stwierdzenie, które ten konkretny gościu postanowił wnieść na wyższy bieg i nowy poziom. Bo w skrócie rozjechał on sobie router, podłączając go do kontaktu. Tak. Jeśli przypadkowo, omyłkowo zrobicie podobnie lub w inny sposób wasz router przestanie działać, nie martwcie się. Wystarczy, że posypiecie go solą i zalejecie wrzącą wodą. Tylko musi być wrząca. I wtedy nagle powróci wam internet. Powodzenia! A tutaj reklama islamu i nie mam nic przeciwko temu, bo mamy wolność słowa i wyznania. Ale dziwnym faktem jest, że religia jest w ogóle reklamowana, ale mniejsza o to. Dziwniejsze jest, że jest ona promowana przez osoby, które równie dobrze mogłyby grać w trudnych sprawach.
Jakie były zatem okoliczności nagrania tego materiału? Obawiam się, że nie dowiemy się tego. Islam is the religion of peace and security. Stop! Zatrzymaj i rzuć wszystko, co teraz robisz. Uwaga, odkrycie! Ten mały gościu wymyślił właśnie bowiem lek na raka. Serio, uwierzysz, gdy spróbujesz zajść w ciążę? Nie jestem w stanie dokładnie zrozumieć, o co mu chodzi, ale hej, przynajmniej ktoś próbuje i nie jest opłacany przez megakorporacje farmaceutyczne. Guys, I might have found the cure to cancer and yes, I'm recording this on my laptop. W ostatnim filmie z tej durnej serii opowiadałem wam o pewnym użytkowniku kanale na YouTubie, który wyjątkowo upodobał sobie system Windows Vista. I tutaj mamy do czynienia z czymś co najmniej pokrewnym. Że upamiętni ten system operacyjny w jakimś rodzaju wstępie chóru do musicalu. Ładne i ciekawe, ale po co? Vista! Windows Vista! Is the greatest system on the world. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak jest najgorszej jakości wideo, na którym istnieje kod, oto ono, samo w sobie. Nic gorszej jakości nie znajdziecie oraz nie uda wam się tego odtworzyć ze swoim kotem. Jakość jest tak słaba, że kota praktycznie nie wi... A nie, jednak go widać gdzieś w tych pikselach i faktycznie wiadomo, że to kot. To musi być naprawdę trudne zachować balans między ilością kota w kocie, a ilością jakiegoś szumu ekranu na ekranie. Oto Sigma Królik, czyli z fury? Fury? Nie wiem, przebieraniec jakiś? Nie wiem dokładnie, jak to mogę nazwać. Oczywiście z całym szacunkiem dla autorów tego kanału, bo to artyści, którzy tworzą stroje wszelkiej maści zwierząt i robią w tych strojach, no właśnie, jakieś takie rzeczy i akcje. Ciekawe zjawisko, nie powiem, że nie, ale wygląda to wszystko co najmniej niepokojąco. A to jest jakaś dziwna, tłumaczona rozmowa? Była mojego na metoja. Spróbujmy ją zatem przetłumaczyć na język polski z pomocą Eleven Labs, bo teraz mamy tam dostępne takie fajne narzędzia, że przesyłacie filmik, wybieracie język wejściowy i wyjściowy, no i... Cóż, efekty mogą być różne. O panie, co, kto, jak to się tak bardzo rozwaliło? Obawiam się, że będą oni potrzebowali pomocy z następnego filmu. Bo jeśli potrzebujecie betonowych płyt, żeby zbudować drogę albo chodnik, zadzwońcie do nich. Powinni jakoś zaradzić. Szczerze mówiąc, mogę wam się przyznać, że nie przepadam do końca za kontentem robionym przez AI. I nie wynika to z mojej zazdrości, że zaraz AI zastąpi mnie jako twórcę. Chodzi mi o coś wręcz przeciwnego. Że takie materiały wyjątkowo ciężko się ogląda i to widać, że to nie jest człowiek. I tutaj mamy praktycznie wszystkie błędy popełnione przez kogoś, żebyście wy już nie musieli. Błagam, przynajmniej przez najbliższą dekadę ludzkiego głosu i ludzkiej twarzy nie da się w 100% niczym jeszcze zastąpić. Poczekajcie. The first documented case of a DUI arrest in United States occurred in New York City. No i o tym mówiłem, choć to jest po prostu creepy. To jakiegoś rodzaju dziwny kanał z ciekawostkami historycznymi, ale jakby dziwniej? Nie mam bladego pojęcia, co tu się tak właściwie dzieje. Jakbyście szukali butli gazowych na zimę, to ci Hindusi zaoferują ci je, ale lepiej? Nie mam bladego pojęcia, co oni gadają, więc sprawdźmy to przez nowy tłumacz od Eleven Labs. Czasami podczas gotowania zaczyna przeciekać butla z gazem. Dzięki! A tutaj możecie obejrzeć pełny wywiad z jakimiś typkami, co zbudowali sobie podziemny labirynt i dyskutują o tym, o co tu właściwie chodzi i dlaczego postanowili to wykopać. Można się o tym wiele interesujących spraw dowiedzieć, w szczególności o tym, jak grać w Minecrafta w prawdziwym życiu. Ta kobieta z TikToka of all places wzięła sobie Minecrafta w prawdziwym życiu zbyt dosłownie i rozkopała piwnicę pod swoim domem na amerykańskich przedmieściach. Regularnie zamieszcza swoje postępy w budowie sieci tunelu pod swoim mieszkaniem i coś czuję, że wkrótce może się z tego zrobić druga afera typu OceanGate, ale równocześnie wydaje się ona całkiem doświadczona i wyuczona, więc ufam, że jej konstrukcja nie zawali jej się na głowę. Trzymam kciuki. A za tego kierowcę ciężarówki końcowo nie trzymałem kciuków, niestety, bo rozbił się on potężnym wozem i zniszczył ładunek w postaci tysięcy słoików sosu Alfredo. Akcja sprzątająca trwała dość długo i wielokrotnie się przedłużała, ale to musiało być ciekawe doświadczenie, szczególnie dla okolicznych mieszkańców. I choć nie są to już dziwne filmiki w internecie, mamy też polski wątek w podobnej sprawie, bo w tym roku rondo w Czaplinku zalało się sosem bolognese. A dosłownie parę dni temu w kamionie na ulicę rozsypały się tony jabłek. Także no, smacznej szarlotki, bardzo śmieszne, wiem. Dziękuję bardzo.